Czego tu chcesz? Tego, co wszyscy. Zagrać, zabawić się. Wejście tylko za zaproszeniem. Oto moja przepustka. Chętnie ją wam oddam. A my chętnie przyjmiemy. Swoją drogą, jaki to gówniany pieniądz ta korona. W Temerii mógłbyś powiedzieć, jestem znajomym Foltesta. W Nilfgaardzie cesarz za mnie ręczy. A tu co? Dupa. Prawda. Jakiś jebany statek jest na tym pieniądzu. Jak statek może za kogoś poręczyć? Jestem znajomym tego statka? Bez sensu. Mówi się tego statku. Dobra, możesz wejść. Muszę się tylko odegrać. Odegram się. Bywam tu codziennie, ale jego nigdy nie widziałem. Mogę postawić dom. Można? Czemu nie? Mam ochotę zagrać, ale interesują mnie tylko duże stawki. Nie znam cię. Może masz pieniądze, może nie masz. Może potrafisz się zachować, a może nie. Jeśli nie będzie z tobą problemów, to w końcu zagrasz o wysokie stawki. Póki co, stoliki dla zwyklaków czekają na piętrze. Nie przepuść wszystkiego od razu. Zostawcie mnie. Jeszcze jedno słowo i zabiorę cię na... Czego chcecie? Nie! Karta ci. Chyba powinienem wstać od stołu. Można się przysiąść? Nigdy cię tu nie widziałem. Nic dziwnego, jestem tu pierwszy raz. To miejsce jest zajęte. Zresztą tutaj gra się o wysokie stawki. Mam pieniądze. Nie interesuje mnie, czy masz pieniądze, czy nie. Interesuje mnie, jak się tu dostałeś. Puścili mnie do środka, to ci musi wystarczyć. Lepiej, żeby niebawem zjawił się ktoś, kto cię zarekomenduje. Do tego czasu będę miał na ciebie oko. Jeśli rozmowa jest skończona, to chciałbym wreszcie zagrać. W porządku. Siadaj.
wygrałem. Myślisz, że nie wiem? Chcesz się odegrać? Za co? Zostawiłeś mnie w samych gaciach. Nie postawię ani pół korony więcej. Ze strachu taki blady jesteś? Możemy to zrobić tutaj albo pójść tam. Przytuliłbym jakąś butelczynę. Oho, nie pysz się tam. Jak idzie dzisiaj karta? Nie grywam z plebsem. W zasadzie to kiedyś pasowano mnie na rycerza. Doprawdy? A kto dokonał pasowania, jeśli można zapytać? Królowa Lyrii i Rivi podczas II wojny. Jakoś tak wyszło, że z przyjaciółmi odparliśmy Nilfgaardczyków podczas potyczki na moście. Królowa Mewe kazała mi uklęknąć i powtórzyć przysięgę. Bitwa o most. A słyszałem, słyszałem. Rozumiem i wycofuję obiekcję. Zagramy? Oczywiście. Życzę powodzenia.
Gratuluję wygranej. Dziękuję. Widzę, że karta ci idzie. Mam dzisiaj szczęście. Skoro szczęście ci sprzyja, to musisz je lepiej wykorzystać. Na górze jest pokój dla wybranych. Tam gra się o naprawdę duże stawki. Skoro tak, to przyjmuję zaproszenie. Chodź za mną. Oto pokój dla wybranych. Tutaj nikt nie będzie nam przeszkadzał. Nie jest tu zbyt przytulnie i chyba niewygodnie się tu gra. Ktoś nieufny mógłby pomyśleć, że to pokój do przesłuchań. Skurwiel Junior nie wierzy w cuda. W tym pokoju wyjaśniamy oszustom, jak bardzo nie lubi być okradany. Zabierzcie się za niego. Jak skończycie, okręcić mu nogi łańcuchem kotwicznym i do pontaru. Vis-a-vis! Zajdźcie go! Ale cię skatowali. Ej, słyszysz mnie? Żyjesz? Nie dobijaj. Nie mam takiego zamiaru. Ale mnie skurwysyny urządziły. Kości masz całe. Uwolnisz mnie? Jak się nazywasz? Rico. Rico Meyersdorf. Co tutaj robisz? A jak myślisz? Siedzę sobie. Dobra, już nie cwaniakuję. Złapali mnie, bo sądzili, że jestem szpicem Bedlama. A jesteś? Tak jakby. Więc czego się tak jakby dowiedziałeś? O, skurwiel skumał się z Eredańczykami. Nie rozumiem dokładnie, o co chodzi, ale trzyma z nimi. I tyle. Nic więcej nie wiem. Uważaj na siebie. Dzięki. Muszę zniknąć, dopóki się to wszystko nie skończy. Powiem Bedlamowi, że mi pomogłeś. Zgłoś się do niego, na pewno cię wynagrodzi. Ciekawe, czy Dijkstra wie o tym, że Junior dogadał się z Redańczykami. Trzymajcie się w sobie! Dzień, durniu! No, ile mam czekać?